Dzień dobry wszystkim. Witajcie serdecznie. Nie chce mi się zakładać słuchawek dzisiaj, ale no nie słyszę wiatru, a więc myślę, że nie będzie większych zakłóceń, że będziecie mnie słyszeć. Jest tak dlatego, że jestem na łonie natury i lubię po prostu otaczające mi dźwięki ptaków i tak dalej, a słuchawki to zagłuszają. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym zrobić, czy powiedzieć kilka słów z racji na to, czy w rezultacie konwersacji, której wczoraj byłem udziałem, a więc początkowo dostałem filmik, który obrażał Boga Jahwe Starego Testamentu, wykazywał po prostu wszystko, co Bóg robił, przyrównując go do sadysty albo wręcz do szatana. To są wątki znane już, Jahwe to szatan i tak dalej. Wiemy, że są ludzie, którzy takie herezje głoszą, wierzą. Ale do końca nie chciałem o tym powiedzieć, bo chciałem zwrócić uwagę na tą osobę. Ta osoba, która mi to wysłała i z którą konwersację prowadziłem, była osobą naprawdę szczerego serca w stosunku do Boga. Była to osoba, która deklaruje swoją miłość do Boga, aczkolwiek wykazałem jej też to, że błąd myślowy, że bo pisał mi, że i pościł, i odseperował się od ludzi niewierzących i inne rzeczy, a jednak Bóg nie zaistniał w jego życiu, nie jest namacalny, jak się to wyraził, i przez to po prostu ta sytuacja doprowadziła go do jakiejś frustracji. No i tak powiedziałem, do szerzenia materiałów filmowych typu właśnie obrażanie Boga Jahwe, wykazywanie jego niesprawiedliwości, brutalności, innych rzeczy, które tylko i wyłącznie wynikają z niewiedzy i niezrozumienia osób, które się tym karmią. A więc właśnie wykazałem tej osobie bardzo taktownie, że nie możesz z jednej strony wyciągać rękę, prosić Boga, pościć, nie wiem, leżeć krzyżem, jak to niektórzy czynią. Nie dostaniesz tego, co chcesz, a więc namacalności. Wiele osób przejawia rzeczywiście taki pogląd i nastawienie jak ludzi za czasów Jezusa, którzy chodzili za Nim tylko po to, by się najeść, by zostały uleczone ich choroby. I kiedy rzeczywiście Chrystus zobaczył taką sytuację, że lud idzie dalej za Nim, i to właśnie w takim kontekście, nie poszukuje prawdy, nie łaknie Ducha Świętego, nie otwiera się na Niego, to powiedział słowa, które spowodowały, że cały ten tysięczny czy wielotysięczny tłum się rozszedł, bo powiedział słowa, które odnieśli jako kanibalizm, gdy Jezus powiedział, że gdy kto nie będzie jadł mojego ciała, nie pił mojej krwi, ten nie zobaczy, nie wyjdzie do królestwa i tak dalej. Powiedzieli, że trudna to mowa, kto to może słuchać? No i po prostu odeszli. Nie mieli pojęcia, o czym Chrystus mówi. Nie mieli wglądu duchowego w słowa Jezusa. Nie zapytali się Go w ogóle, o co Mu chodzi w tym kontekście. Jak wiemy, w narodzie izraelskim przekonanie co do picia krwi, spożywania krwi, a co dopiero jedzenie gdyby ciała, czy jakkolwiek, było całkowicie niedopuszczalne. A więc Jezus dobrze wiedział, co mówi. Ludzie rzeczywiście cieleśni, ilości tysięcy, którzy za Nim szli, po prostu od Niego odeszli. No właśnie. Ci, co dzisiaj idą za świecidełkami, gdy cuda się nie dzieją albo przestają dziać, kiedy Bóg nie jest, tak jak powiedziałem, namacalny, odchodzą. Po prostu odchodzą, dlatego że wszystko, za czym poszli, to było właśnie cuda, najedzenie się, a więc dobra materialne. Wyjście z problemów. Tu tego nie ma. Zaczynają Boga odrzucać, zaczynają Bogu złorzeczyć. Wchodzą do nauczycieli, słuchają nauczycieli, którzy podsycają takie poglądy. No i po prostu w rezultacie złorzeczą Bogu. No i wchodzą na bardzo, bardzo złą, odstępczą drogę, niestety. Co z tego wynika, dlaczego to mówię i do czego chciałbym to odnieść? Jezus bardzo wyraźnie powiedział swoim naśladowcom, aby szli
chrzcili ludzi w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego i nauczajcie, Chrystus powiedział, ich wszystkiego, co wam nakazałem. Nauczajcie ich wszystkiego, czego wam nakazałem. Wiele osób jest dzisiaj, które powierzchownie przyjmują Chrystusa, powierzchownie uwierzą w Chrystusa, ale pozostają sami, pozostają gdzieś tam bez wiedzy biblijnej, bez głębokości wiedzy biblijnej, bo nie wystarczy nawet przeczytać Biblię od deski do deski, wciąż to nie znaczy, że ty już będziesz wiedział, co tam w ogóle pisało, bo bez ducha, bez zrozumienia, bez studiowania tego całe życie nie będziesz w stanie wyróżnić, wyodrębnić wszystkiego, czego naucza Biblia. Jest, Słowo Boże jest tak skonstruowane, że widzisz, trzeba je studiować całe życie. To nie jest tak, że jesteśmy zachęceni do tego, by raz poznać Biblię, raz ją przeczytać i już wszystko wiesz, możesz nauczać. Ona jest tak skonstruowana i jest to tylko dlatego, że została spisana mocą Ducha Świętego, że całe życie ją studiując, ty się uczysz, całe życie ty prostujesz swój poziom myślenia przez ciągłe studiowanie Biblii w kółko i w kółko. I nawet umierając, gdy już jesteś posunięty w latach, możesz być pewny, że wszystkiego od A do Z nie pojmiesz, nie odsłonisz całej wiedzy, która tam jest zakryta. Dlatego tak to jest skonstruowane. Dlatego zauważam, że wiele osób, które powiedziałem powierzchownie, uwierzy w Chrystusa, zobaczy coś, uwierzy, ale największy błąd jest wśród takich ludzi, jeżeli pozostaną same. Nie łączą się z żadnym zborem. Twierdzą, że nigdzie nie ma prawdy, każda religia jest fałszywa. I po prostu pozostają same. Częstokroć ta powierzchowność polega również na tym, że ta osoba nie porzuca grzechu, trwa w jakimś grzechu, w przywarach i albo chwilowo to porzuca, ale że nie miało miejsca nowonarodzenie, odrodzenie, odnowienie człowieka z Ducha Świętego, ta osoba powraca do tych rzeczy. Częstokroć jest tak, że właśnie ta euforia, to zainteresowanie Chrystusem, Biblią, zbawieniem i tak dalej, po prostu gdzieś tam mija. Jest to tak, jak chwilowo się możemy zainteresować jakimś hobby, czymkolwiek, nawet tam oglądać jakiś, jakąś treść na YouTubie, która nas zainteresuje, a się tym nasycimy, po prostu od tego odchodzimy. I tak wiele osób niestety również reaguje na Chrystusa, po prostu gdzieś tam się tym nasyci, odchodzi, bo zobaczy też wiele zgubnych, mylnych, przeciwstawnych nauk i uzna po prostu taką sytuację, no tak, że ja wierzę w Boga, wierzę w Chrystusa, wierzę, że przyszedł tutaj, umarł za moje grzechy, ale tutaj koniec. Pozostaje w takiej samej sytuacji, jak praktycznie ludzie z tego świata, którzy myślą tak samo i żyją swoim życiem, grzechem. Po prostu mówią, wierzę w Boga, ale jestem niepraktykujący, na tym się cała ich wiara w cudzysłowie kończy. W takim aspekcie, w takim wymiarze niczym się nie różni taki człowiek od osób w tym świecie. Nigdy w moich materiałach, choć zachęcam do tego dosyć często, nigdy nie zachęcałem do połączenia się z jakąś religią. Nigdy nie mówiłem, że prawdziwą religią są zielonoświątkowcy, że prawdziwą religią są baptyści i tak dalej, i tak dalej. Nigdy tego nie powiedziałem i nie powiem, dlatego że nie ma czegoś takiego jak jedyna religia prawdziwa. A powiem więcej, jeżeli jakaś religia, organizacja religijna, chrześcijańska uważa i głosi, że oczywiście zbawienie jest w Chrystusie, ale nie przeżyjesz, jeżeli nie złączysz się z jedynym prawdziwym ludem Bożym, a więc nie wstąpisz do naszej religii, naszej organizacji, to po prostu zginiesz, jesteś potępiony. Jeżeli odejdziesz od nich, całkowicie narzucając na ciebie ostracyzm, tak jak na mnie, z racji na to, że jestem ex-świadkiem Jehowy, także wszyscy tą sytuację dobrze znacie. Absolutnie nic to nie ma wspólnego, nie ma czegoś takiego, jak jedyna religia prawdziwa. Ktokolwiek ci tak powie, już możesz wiedzieć, że ta osoba jest daleko od Boga, nic to nie ma wspólnego z całym planem, tajemnym planem Boga i ukryciu wszystkiego w Jezusie Chrystusie.
A więc nie ma żadnej religii prawdziwej, jest jeden prawdziwy Chrystus i wszystko, czego nas dotyczy, nasza nadzieja, nasze wybaczenie grzechów, nasze odrodzenie się z ducha, nasza przyszłość jest w Chrystusie, nikim innym, niczym innym oprócz Chrystusa. Oczywiście nie oznacza to, że my teraz mamy siedzieć wszyscy sami w domu, nie łączyć się z innymi, tylko że jesteśmy powołani do tego, by łączyć się z braćmi w wspólnym wielbieniu. Mamy chociażby znane nam słowa z Hebrajczyków, 10 rozdział, 24-25 werset, które mówią, by nie upuszczać naszych wspólnych zgromadzeń, jak to u niektórych jest w zwyczaju, ale właśnie po co? Ale pobudzając się wzajemnie do miłości i do szlachetnych uczynków, tym bardziej, że widzimy przybliżanie się owego dnia. Prawda? Ku temu służą zgromadzenia, wspólne spotkania, by wspólnie wielbić Boga. Jeżeli jesteś wśród prawdziwych braci, naprawdę, jeżeli nawet, bo mówię tutaj, tak powiedziałem, nie zachęcam do żadnej religii, ale zachęcam do szukania zborów. No i właśnie, czego należy szukać? Przede wszystkim może wrócę do początku, a potem zwrócę uwagę jeszcze na inne kwestie. Osoby, które nie mają wiedzy, powierzchownie jedynie coś tam tej wiedzy łykną, gdzieś tam powierzchownie, tak powiedziałem, uwierzą w Jezusa Chrystusa. Hello. Te osoby potrzebują szkoły, te osoby potrzebują solidnego i długiego nauczania Słowa Bożego. To jest tak samo jak z nauką. Nie możesz od razu pójść do szkoły wyższej. Nie możesz od razu przyjąć tematu zaawansowanej matematyki, fizyki, chemii, jeżeli nie zaczniesz od podstaw. Paweł bardzo wyraźnie mówi, że zaczyna się, przyrównał niektórych, że cały czas są przy mleku, jeżeli chodzi o pokarm duchowy. Mówi, że już potrzebujecie pokarmu stałego, a wciąż jesteście przy mleku. Ale odwracając tą sytuację, bardzo wyraźnie i logicznie jest to, że musisz zacząć od mleka, tak jak niemowlę zaczyna swój rozwój cielesny od przyjmowania mleka, pokarmu matki i potem w miarę wzrastania przychodzi na coraz to twardszy, osobny pokarm, pokarm twardy. Tak samo jest z każdym, kto przyjmuje naukę o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, o tym wszystkim. Ta osoba, zgodnie również z tymi słowami, które powiedziałem na początku Jezusa Chrystusa, uczcie ich przestrzegania tego wszystkiego, co nakazałem. I właśnie widzę jedną wielką zależność, że osoby, które właśnie tam powierzchownie gdzieś uwierzyły, ale jednak pozostają same, karmią się jedynie YouTube'owo, niestety takie osoby popadają w grzech, albo wracają do grzechu, popadają w odstępstwo, popadają w herezję, dlatego że to, cokolwiek zostało zasiane w ich sercu, było tylko zasiane powierzchownie, to nie miało szans na to, by wypuścić korzenia. Jak widzisz, jeżeli chodzi o jakąś roślinę, jeżeli jest ona zasadzona i jest długoletnim drzewem, to drzewo ostoi się przed największą zawieruchą, przed po prostu różnymi czynnikami atmosferycznymi, prawda? Ono się ostoi. Ale jeżeli jest tam drzewo, które nie ma korzeni, albo zostało ich pozbawione, przyjdzie wirucha, zawierucha i to upadnie. Jezus bardzo wyraźnie przyrównał to do sytuacji domu, który nie jest zbudowany na masywie skalnym. Wiemy, że tym masywem skalnym jest sam Jezus Chrystus, ale jest zbudowany na piasku. I po prostu przyszła zawierucha, burza, podmyły, wody przyszły, podmyły ów budynek i on upadł, a jego upadek był wielki. Taka jest zależność. Taka jest zależność. Nie możesz, jeżeli przyjmiesz Chrystusa powierzchownie, pozostać w stanie nauczania się przez YouTube. Ale teraz powiesz, oczywiście ja nie zgadzam się z wieloma nauczeniami w zborach, dlatego nie jestem członkiem żadnego zboru. Teraz dwie zasady. Ja też nie zgadzam się z wieloma rzeczami, znając Pismo Święte. Na przykład nie idę i nie głosuję, nie biorę udziału w wyborach,
bo bardzo wyraźnie jest powiedziane, że nie mamy być częścią tego świata, że Królestwo Chrystusa jest Królestwem Bożym, nie z tego świata. Sytuacja, kiedy przyniesiono do Chrystusa denara i spytali Go, czy należy płacić podatki, Chrystus powiedział płacić Cezarowi co Cezara, a oddać Bogu co boskie. Nie oznacza to, że mamy całkowicie brać udział w głosowaniach i tak dalej, ale płacić podatki, płacić być zgodnie z wymogami państwa, co nie znaczy, że będziemy głosować na jakąś partię, ale jest to moja opinia. Jest to moja opinia. Ja nie będę Ciebie nauczał, ja nie będę Ciebie odrzucał. Ja Ci mogę zacytować Biblię, mogę podyskutować biblijnie. Jeżeli się dalej nie zgodzisz, to taki jest Twój wybór. Ja nie jestem ani Bogiem, ani postawiony na tym świecie, by nauczać cały świat w każdej dziedzinie. Ja jestem tylko jednym językiem, jednymi ustami wśród tysięcy, które dzisiaj są na tej ziemi i którymi posługuje się Duch Święty, by wskazywać na Pismo Święte. Na Pismo Święte, wskazywać na Jezusa Chrystusa i tak dalej. Ale to, czy Ty wybierzesz drugoplanową sytuację, jak właśnie wymienione głosowanie, jest tylko Twoją sprawą. Ja wierzę bardzo wyraźnie i bardzo dosadnie w to, że osoba, która studiuje dogłębnie Słowo Boże, która jest czysta w sercu, która przede wszystkim ma kontakt z Bogiem, to jest pierwsza rzecz. Ma kontakt z Bogiem, dopiero później jest kontakt ze zborem, z wszelkimi nauczeniami i tak dalej. Jeżeli ktoś jest prowadzony Duchem Świętym, będzie w stanie rozróżnić, co jest dobrem, a co złem. Ale tak jak mówię, jest to kwestia drugoplanowa. Wiele pastorów naucza kolejnej sprawy co do tego, że można posiadać broń, że można ją użyć co do obrony własnej i robią ku temu nauczania. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Niektórzy cytują wręcz wersety, że Jezus sam powiedział, że ktoś nie ma, jak to powiedział, miecza, to ma sprzedać swoją suknię czy torbę i kupić. Nie rozumiejąc oczywiście zarazem to, że dotyczyło to sytuacji, kiedy Chrystus miał być zaliczony przy pojmaniu do złoczyńców. Ale nie wnikam w to i znowu ta sama sytuacja, jest to rzecz drugoplanowa. Ja nie będę nikogo osądzał, ja mu mogę przytoczyć wersety biblijne, ale ja nie będę kogoś nauczał, że ma tak robić. Dlatego, że ja, jeszcze raz powtarzam, nie jestem nikim postawionym na pozycji, by być panem nad kimś, by mówić i potępiać w sposób osoby, które inaczej myślą i robią. Podstawą zatem jest, i dlaczego ważny jest zbór? Dlaczego ważny jest zbór? Dlatego, że pomimo tego, że będą tam nauczane rzeczy, które są drugoplanowe i które, co do których zrozumienia rzeczywiście pozostawia się wolność, jak w tych sytuacjach, które wymieniłem, to jednak nikt nie nauczy Cię tam, w tym zborze, że Bóg Jahwe z Starego Testamentu to szatan. Nikt Cię nie nauczy w tym zborze, że apostoł Paweł był heretykiem, że trzeba go odrzucić, że każdy list Pawła oraz Łukasza, który był uczniem Pawła, należy porzucić, odrzucić, że trzeba na przykład wpiąć do Biblii apokryfy typu Księga Henocha i inne rzeczy. W żadnym zborze nikt Cię tego nie nauczy. Nie nauczy Cię również tego, oprócz oczywiście adwentystów i im podobnych, że wciąż obowiązuje nas 10 przykazań, a więc sabat, bo głównie tutaj się proklamuje sabat, obchodzenie sabatu, i że gdy tego nie zrobisz, po prostu będziesz zgładzony, nie będziesz zbawiony. Wiemy, że każdy zbór, właściwy zbór naucza, że nasze zbawienie jest tylko i wyłącznie w Chrystusie. Że Chrystus jest końcem prawa, jest wypełnieniem prawa, a prawo istniało tylko po to, by wykazać naszą grzeszność i to, że nikt z nas nie może sprostać i żyć bezgrzesznie, oraz był naszym wychowawcą prowadzącym do Chrystusa. Każdy więc normalny, zdrowy zbór będzie nauczać tych prawd biblijnych o Jezusie Chrystusie. Nie nauczy cię tych wszelkich herezji, które są tak pospolite na YouTubie, wśród dziwnych nauczycieli, których przecież tak dużo się namnożyło w tych czasach. Zresztą tak to przypowiedziała Biblia, prawda? Dlatego
Dlatego możesz mieć wątpliwości i swoje zdanie na temat, tak jak powiedziałem, drugoplanowych kwestii, ale tak jak powiedziałem, nie mają one żadnego znaczenia, żebyś ty nazywał kogoś bratem albo nie bratem, bo on na przykład głosuje albo nie głosuje. Bo pamiętajmy o tym, że wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusowym i to Chrystus będzie osądzał tych, którzy do Niego należą, za wszelkie uczynki, nie ku potępieniu. Ci, którzy, gdy przyjdzie Chrystus, zostaną zabrani, nie podlegają potępieniu. Oczywiście wiele z nas twierdzi, że jest odrodzonymi w duchu chrześcijanami. Wszystko się okaże, co jest w naszym wnętrzu, gdy przyjdzie Chrystus. Ten to pozostanie wśród tych, którzy po prostu zostaną zabrani, on pozostanie. Wniosek będzie bardzo prosty. Ci, którzy zostaną zabrani, nie zostaną osądzeni na potępienie, ale zostaną osądzeni przez to, jak podchodzili do tej kwestii broni, kwestii niełączenia się ze światem i wielu innych kwestii. Ale tak jak powiedziałem, nie ku potępieniu. Dlaczego więc ja, ktokolwiek inny, miałby prawo, by potępiać właśnie te drugoplanowe uczynki naszych współbraci? Bardzo głęboko się nad tą kwestią zastanów. Biblia niejednokrotnie mówi nam, że zostaniemy osądzeni takim samym sądem, którym sądzimy drugich. Czy masz prawo, ty, ja, ktokolwiek inny na ziemi, czy został postawiony poza Chrystusem na pozycji sędziego? Absolutnie nie. My wykładamy słowo prawdy, my wykładamy słowa Biblii. Ta prawda jest bardzo prosta i ta prawda kumuluje się na Jezusie Chrystusie. Mówi nam bardzo wyraźnie, czym jest na przykład bałwochwalstwo, kult obrazów, figur Marii, świętych. Wiemy, że to wszystko jest poza Bogiem. Ale my wciąż nie potępiamy osób, które tak czynią, albo osób, które swoją organizację wynoszą do poziomu Boga. A więc mówią, że jedynie w naszej religii, w naszej organizacji jest prawda, tylko my jesteśmy ludem Bożym. I choćbyś wierzył poprawnie, to i tak, jeżeli nie jesteś członkiem naszej organizacji, naszego ludu, zginiesz. Wszyscy ci nauczają niewłaściwie, ale to nie znaczy, że ty masz prawo ich potępiać. Ty masz prawo wykazywać biblijnie innym oraz im samym, że to myślenie, to nauczanie jest bardzo niewłaściwe. Pokazywać, co Biblia mówi o tym jako konsekwencje, ale ty nie masz prawa nikogo potępiać. Przede wszystkim również dlatego, że wiele z tych osób, jak przecież chyba większość z nas, ma i wyjdzie, jeszcze ma tą możliwość i wyjdzie z tych religii. Dlatego, że każdy z nas był albo świadkiem Jehowy, albo katolikiem, albo adwentystą i tak dalej, myślał w inny sposób. Jednakże w określonym czasie, stosownym dla Boga i dla nas, dla naszego serca, Bóg nas wyprowadził. Dlatego jakim sposobem, jakim prawem będziemy potępiać bliźnich, prawda? Dlatego jest puenta w tym wszystkim. Zawsze staram się zachować, chodź Liliś tutaj, chodź tu, zachować jakąś puentę w tym wszystkim, co mówię, by te słowa były pomocne zarówno dla nowych osób wierzących, jak i dla długoletnich sług Bożych. Puentą jest to, by nigdy się nie separować. Puentą jest to, by nie szukać idealności wśród ludzi, nie szukać idealności wśród ludu Bożego. Po przykładzie mowy i opisu słów samego Jezusa Chrystusa, który jest Panem zborów, który przemawiał przez Jana do 7 zborów, mamy to zapisane w Księdze Objawienia, widzimy, że żaden z tych zborów nie był idealny. Czy to spowodowało, że Chrystus wszystkich odrzucił? Nie, Chrystus jednak zapowiedział, jeżeli na przykład nie przestaniesz robić to i to, jeżeli pozostaniesz letni i tak dalej, wtedy wyplujecie z moich ust. Czy my robimy tak samo? Czy potępiamy? Czy mówimy o konsekwencjach? Nauczamy tego, co mówi Biblia, ale potępianie, osąd nie należy do nas. Absolutnie nie należy do nas, nie należy do żadnego pastora. Nawet sam Bóg, Ojciec,
nikogo nie sądzi, ale zostawił wszelki osąd synowi. Wszelki osąd zostawił synowi. Jeżeli bawisz się w sędziego dzisiaj, w sensie potępienia innych, uważaj, bo jest to bardzo poważna sprawa. Każdy nauczyciel, my mamy być nauczycielami, nie sędziami. To nie znaczy, że ty teraz musisz być pastorem, musisz być kimś wyszkolonym ku temu. Jeżeli rzeczywiście w twoim wnętrzu, w twoim sercu, w twoim życiu jest Duch Święty, jeżeli kochasz Biblię, znasz ją od lat i wiesz, o czym mówisz, to jest to nauczanie prostych dróg Bożych. To, że zacytujesz jakieś wersety biblijne, już jest nauczaniem Słowa Bożego. Wszystko ma dążyć i zmierzać ku temu, by być pomocnym dla ludzi z tego świata, by być lampą tego świata, by rzeczywiście wskazywać im drogę, bo po przykładzie człowieka, którego wymieniłem na początku, było mi go bardzo żal, bo z tego, co dalej pisał, widziałem, że jest bardzo zagubiony, że chce wierzyć, ale rzeczywiście nie wie, bo się pogubił, bo jest sam i podejrzewam, że z jakimś grzechu, bo tak mi też napisał. Jest to sytuacja bardzo zła ta sytuacja nie odbuduje się przez YouTube, przez jakieś nauczania, ale odbuduje się tylko wśród braci w zborze, gdzie rzeczywiście ta osoba zacznie przyjmować właściwe nauki. Gdzie żadna ta herezja, którą dzisiaj możemy znaleźć na YouTubie, nie będzie głoszona. Moi drodzy, dzisiejsza technologia, dzisiejszy swobodny dostęp do internetu, do wszelkiego, wszelkiej maści rodzaju nauczań może być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem, bo rzeczywiście mamy dostęp do pięknych, prawdziwych rzeczy, pięknych, prawdziwych nauczań braci odrodzonych z ducha, braci z przemienionym życiem, ze zrozumieniem, ze studiowaniem Słowa Bożego, głęboką analizą, ale możemy znaleźć właśnie wiele herezji. I tutaj osoby powalone, które właśnie gdzieś się tam poobrażają na Boga, bo nie mają Go namacalnie w życiu, właśnie z tej złości, z tej frustracji, zaczynają powoli skłaniać się ku drobnym, takim odstępczym materiałom i one wciągają je w kolejne. Ta osoba bardzo szybko to łaknie, bo jest to coś nowego, coś, co rzeczywiście może być nową prawdą, bo tamta prawda mnie zawiodła, a tak naprawdę prowadzi do śmierci, tak naprawdę prowadzi do tego, który jest mistrzem w manipulacji ludźmi, w ich problemach, właśnie szatana diabła. Szatan diabeł skreował tak, w cudzysłowie, pięknie ten świat, jak i internet, by po prostu takiej maści osoby poobalać, nawet jak gdyby odsunąć, przewrócić przeciwko Bogu. Często takie osoby po prostu sieją później nienawiścią i z osób, które miały bardzo dobre predyspozycje, jeśli chodzi o sług przyszłych Bożych, stali się kimś, a wręcz narzędziem w rękach szatana. Moi drodzy, po co przyszedł tutaj Jezus Chrystus? Po cóż Jego cudowne życie w ciele ludzkim? Po cóż Jego śmierć tak męczeńska? Moi drodzy, by to wszystko poszło na nic. By ci szczerzy ludzie, którzy naprawdę łakną Boga, mieli się obalić, mieli tego wszystkiego darmowego ze strony Chrystusa nie otrzymać, porzucić, bo rzeczywiście decydują się na samotność, bo rzeczywiście decydują się na to, że nie ma żadnego zboru dobrego. Nie sam będzie Duch prowadził. Jest to bardzo zwodnicze. Jest to. Nie mówię, że nie ma takiej szansy i nie mówię, że oczywiście nie jest taka rzecz możliwa, ale jest to bardzo zwodnicze. Pamiętaj, że w różne rzeczy cię spotkają w życiu, nawet gdy jesteś bratem, powiedzmy, prawdziwie oddanym Bogu, odrodzonym w duchu, znasz dobrze Biblię, nauczasz i tak dalej, jeżeli będziesz sam, pamiętaj, że różne rzeczy spotkają cię w życiu, te rzeczy obalają. Może cię szatan zaplątać w takie rzeczy, z których nie będziesz w stanie wyjść, już coraz bardziej odpływa od Słowa Bożego, od modlitw, już wydawał po prostu owoce ciała, frustrację, później jakąś złość, brak pokoju, nienawiść wręcz i inne rzeczy, które powoli
będą cię odciągały od samego Boga. Dlatego tak ważny jest kontakt i przynależność do zboru. Nie do religii, tak wspomniałem, nie zachęcam cię do żadnej religii, bo ty sam musisz rozpoznać i badać duchy, ale jedną z rzeczy rozpoznawalnych jest miłość wśród współbraci. Jezus bardzo wyraźnie to podkreślił, że po tym was poznają, że będzie miłość między wami. Jest to bardzo dominujący rzeczywiście owoc samego Ducha Świętego. Jeżeli czytamy o 9 owocach Ducha, to on bazuje na miłości. Duch Święty jest miłością, pierwszym objawem w naszym sercu. Zostanie na nas wylany Duch Święty, jest miłość. Dopiero z miłości rodzi się wszystko inne. Wielkoduszna cierpliwość, pokój, serdeczność, wielkoduszność i wszystko inne bazuje na miłości. Bóg jest miłością, Duch Święty jest miłością. Owoc, który wydaje Duch Święty w nas, jest miłością. Dlatego, moi drodzy, pamiętajmy o tych wskazówkach. Niech będą one przydatne dla nas wszystkich. Myślę, że za każdym słowem, które wypowiada jakikolwiek brat Chrystusa, osoba nawrócona, odnowiona w Duchu Świętym, może mówić w różnych szerokościach, w różnych aspektach, ale zawsze gdzieś to słowo, zawsze w jakimś drobnym kontekście nas porusza. Mnie porusza, jeżeli słyszę innych. Mnie przyciąga każdy głos prawdziwego brata Chrystusa czy siostry. Po prostu się słyszy jedno zdanie, jedno wystąpienie, od razu się wie, że ta osoba jest twoim bratem, jest jednym, ale w tym jest też znowu może ostatnia przestroga. Pamiętajmy, pomimo tego, że mamy się miłować, mamy dążyć właśnie do społeczności braterskiej i tak dalej, pamiętajmy też o tym, by nie iść za człowiekiem. Każdy człowiek, obojętnie jakby postępował właściwie, jakby dobrze nauczał i mówił, może upaść, a gdy on upadnie, a twoja wiara była budowana na tym człowieku, ty upadniesz. Jeżeli on się rozpadnie, ty się rozpadniesz. Nasz fundament musi i może być budowany tylko i wyłącznie na Jezusie Chrystusie. Jeżeli byś pozostał na tej ziemi jako ostatni i jedyny, który służy Chrystusowi, czy miałbyś taką siłę, by pozostać jako jedyny wierny, by pozostać do końca, być Jego ustami, być gotowy na to, by zginąć i umrzeć, dlatego że ty masz więź i kontakt z samym Panem Jezusem Chrystusem. Każdy niech wyniesie swoją własną puentę z tych wszystkich słów, które powiedziałem. Jestem przekonany o tym, że każdy z nas, włącznie ze mną, może się czegoś z tego nauczyć. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wam błogosławionego dnia. Pozostańcie blisko Pana, blisko tych, którzy kochają Chrystusa. No i jak zawsze, pozostańcie w łasce Pana naszego, Jezusa Chrystusa.